Eurowizja 2023 TVP ogłosiła uczestników preselekcji. Wiemy, kto szansę reprezentować Polskę w konkursie. Konkurs piosenki Eurowizji to od lat marzenie wielu artystów, którzy pragną zaprezentować się przed europejską publiką. Niestety Polska na razie nie może poszczycić się szczególnymi sukcesami na tym polu. Jednak zwycięstwa Roxany Węgiel i Wiki Gabor w dziecięcej odsłonie corocznego wydarzenia wyraźnie zaostrzyło rodakom apetyt na więcej. Zobacz też, Eurowizja 2022. Jak głosowali polskie jury widzowie? W zeszłym roku Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman, który z piosenką River wywalczył dla nas 12. miejsce. Teraz przed nami kolejna szansa, a niedawno mówiło się, że chętnych do wyjazdu do Liverpoolu wcale nie brakuje. Portal Eurowizja.org donosił po upływie terminu zgłoszeń, że o miejsce wśród potencjalnych reprezentantów zawalcza prawdopodobnie Inna Maja Hyzy, Natasza Urbańska czy Ramona Rea. O kolejne szanse mieli się też starać Kuba Szmajkowski oraz Lidia Kopania. Zobacz także, oficjalny fanklub Lidii Kopani zakończył działalność po preselekcjach do Eurowizji, gratuluje na splunięcie w twarz tym, którzy jej pomagali. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Ostatecznie do TVP miało wpłynąć około 300 zgłoszeń, spośród których wybrano 10 piosenek. To ich autorzy stanęli w szranki o możliwość reprezentowania naszego kraju podczas polskich preselekcji, które mają się odbyć 26 lutego. Wiemy jednocześnie, że do preselekcji nie zgłosiła się Maryna Luczenko, która była postrzegana jako faworytka. Tylko na pudelku, Maryna Luczenko zrezygnowała z udziału w preselekcjach do Eurowizji 2023. Wszystko było już dogadywane. Listę osób, które wezmą udział w eurowizyjnych preselekcjach, ogłoszono w środę w pytaniu na śniadanie. Wtedy też zaprezentowano sylwetki tych, którzy chcą wyjechać w polskich barwach na konkurs do Liverpoolu. Przypomniano, że tegoroczne hasło konkursu to United by musić, a główne zmagania będą miały miejsce tradycyjnie, w maju. Polscy kandydaci do preselekcji zostali przedstawieni na antenie TVP w kolejności losowej. Podobno i oni dowiedzieli się o przejściu do preselekcji z pytania na śniadanie. Oto pełna lista uczestników tegorocznych preselekcji do Eurowizji z tytułami ich piosenek. Dominik Dudek Bengot, Felivers Never Bad Gdown, Jan Majewski Champion, Maja Hyzy Never Hide, Jan Gladiator, Natasza Lift Up, Alicja Szemplińska New Home, Kuba Szmajkowski Udme. Macie już faworytów?